Reset Obywatelski. Dzień dobry, z tej strony Jakub Banan-Banasik. Startujemy 17 odcinkiem z Ekspresu z Pontonem na kanale Reset Obywatelski. Na początek przypomnę tylko wszystkim, które nas oglądają, że Reset tworzymy dla Was, ale też dzięki Wam, więc możecie nas wspomóc wpłacając pieniądze na zrzutce. Linki są w opisie filmiku na YouTubie, w opisie filmiku na Facebooku, a jeżeli nie dacie rady dziś obejrzeć programu do końca, możecie go posłuchać również na wszystkich platformach z podcastami. Moją gościnią dzisiaj jest Anna Moderska z Seks Dobry Wszystkim i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z Wami o gadżetach czy zabawkach erotycznych. Nie wiem, którego sformułowania użyć, z tym może im pomożesz. To są synonimy. No właśnie, to chyba zależy od tego, jak zabawowe podejście mamy do seksu, jeżeli chodzi o użycie, prawda? Tak. Ale na początek chciałbym Cię, Aniu, zapytać, skąd nazwa? Seks Dobry Wszystkim. Seks Dobry Wszystkim. Ja zacznę od tego, że jestem edukatorką seksualną Towarzystwa Rozwoju Rodziny. I to jakby jest cała historia od samego początku. Natomiast od kilku lat rzeczywiście zajmuję się gadżetami erotycznymi i seksualnością dorosłych. Seks Dobry Wszystkim to miał być kanał, w którym po pierwsze wychodzę z założenia, to jest takie oczywiście bardzo utopijne przekonanie, że jak wszyscy będą mieli taki seks, w którym czują się dobrze, gdzie nikogo nie krzywdzą, a spełniają się szczęśliwie, to nie będziemy mieć sfrustrowanych polityków, nieprzyjemnych sytuacji. Ogólnie będzie nam wszystkim dużo, dużo lepiej. Pod warunkiem oczywiście, że będziemy mieć ten seks lub go nie będziemy mieć, bo też jakby będzie to nasz wybór. No są również osoby aseksualne przecież. No otóż to właśnie. Ale jeśli to będzie, że tak powiem, będziemy w zgodzie żyć własną seksualnością, to byłoby nam dużo lepiej. I stąd jest ten seks dobry wszystkim. Poza tym jest to takie dzień dobry u mnie na kanale. Mówię seks dobry wszystkim. Mhm. Już od kilku lat. Stąd czyli nazwa. Szczęście w łóżku, jedną z przepustek do szczęścia w życiu, można powiedzieć. Powiedziałabym szczęście w własnym seksie, tak. Okej. Okay. No tak, no bo niekoniecznie w łóżku w sumie. Tak. Witamy wszystkie osoby, które do nas dołączyły, Marta, Adama, Adriana i przypominamy o tym, że również możecie brać udział w naszej rozmowie. Będziemy się starali razem odpowiadać na wasze pytania. Aniu, chciałbym zacząć od tego, no bo jednak gadżety, zabawki, od razu nasuwa się temat seks shopów. I jadąc na przykład po Warszawie, patrząc w te witryny, w dalszym ciągu jest trochę tak, że niektóre z tych miejsc to są takie obskurne lokaliki z przeważającym zdecydowanie kolorem krwistej czerwieni lub różu, z których wystają okładki średniej klasy niemieckich pornosów i wielkie fioletowe dilda. Mhm. Czy ten obraz się zmienia w dzisiejszych czasach? Ten obraz zdecydowanie się zmienia, to znaczy ja muszę też powiedzieć trochę na obronę nawet takich sklepików. Takie sklepiki działają, bo im się to sprawdza. A jak komuś się coś sprawdza, to nie masz specjalnie chęci, ani pędu, ani nawet, nie wiem, nie chce się wysilić, żeby coś zmienić. Zmienia się dlatego, że pojawiają się nowi gracze na rynku, którzy mają inny pomysł, bardziej nowoczesny na przykład, albo zmienia się, bo gracze ze stażem decydują, zróbmy coś nowego, trochę tam zmieńmy. To jest, no myślę, że to wynika po prostu z potrzeb rynku. Nadal najpopularniejsze kolory wśród gadżetów to są róże, czerwienie. Nadal jest to jakby, jakbyśmy mieli przedstawić gadżet, nie wiem, żółty, zielony, niebieski i czerwony albo różowy, no to nadal te czerwone i różowe będą w pierwszej kolejności wybrane. Tak jest zapotrzebowanie.
Ale to, tak jak mówiłam, zmienia się i faktycznie nawet w tych sklepach, które wydają się być trochę staroświeckie, też powoli się zmienia. Sprzedawcy zaczynają mieć inne podejście. Właściciele sklepów no, bardzo często chcą, żeby osoby sprzedające były zainteresowane tematyką seksualności, drążyły te tematy. Zdarzyło ci się jako edukatorce na przykład być zaproszoną na znaczy na przeprowadzenie jakiegoś kursu dla Ja regularnie sprzedawców czy od wielu sprzedawców? lat, w firmie, w której pracuję, regularnie od wielu lat my szkolimy sprzedawców sklepów erotycznych, właśnie z gadżetów, ale też jakby dlaczego dany gadżet proponować, dlaczego ten, dlaczego nie inny, co wspólnego ma kształt gadżetu z tym, czego klient potrzebuje albo nie. No i oczywiście, że od wielu lat to robimy. Jesteśmy jedyną chyba firmą w kraju, która takie szkolenia sprzedawcom, myślę, robi od wielu lat, więc... Czyli lider rynku, ale też ze względu na brak konkurencji. No, Między brak innymi. konkurencji, no może, no to nie jest też tak, że ten rynek, nie czarujmy się. Jeżeli ktoś żyje w bańce związanej z seksualnością, to oczywiście cały jego świat wokół tego się obraca, ale to jest nadal nisza. To jest nadal część, jakaś tam niewielka, jakiś wycinek naszej rzeczywistości. Wibratory kupujemy znacznie rzadziej niż na przykład buty, więc myślę, że No tak. to ma wpływ. Ale zauważyłem ostatnio też taki odwrót właśnie pewnej części sklepów z zabawkami w stronę, nie wiem, czy high-endowych klientek i klientów, bo właśnie niektóre sklepy już się przeradzają w takie wręcz trochę butiki, można powiedzieć. Tak jest, ale tak jest też z producentami akcesoriów. To trochę producenci akcesoriów też narzucają taki styl. Jeszcze kilka lat, kilka, no 15 lat temu, to w ogóle temat, coś takiego usłyszeliśmy wtedy, konkretnie Alex, z którym pracuję na co dzień, usłyszał wprost od jednego sprzedawcy, że nie ma czegoś takiego jak erotyczna marka. Już w ogóle nie ma czegoś takiego jak marka w erotyce. I to były czasy, kiedy Fun Factory zdecydowali się wprowadzić Fun Factory do Polski i promować je jako markę. I faktycznie wtedy może Lelo było bardzo znane, bardziej znane, i to Fun Factory zaczęło. W tej chwili każda marka, producent gadżetu erotycznego dąży do tego, żeby on był rozpoznawalny, żeby był utożsamiany z tą marką, żeby ludzie nie tylko kupili jeden gadżet tej marki, ale też następny. I co za tym idzie? Idzie wizerunek. Jak jest wizerunek, no to oczywiście chcemy, żeby ludzie się tego nie wstydzili, żeby... zakup akcesorium takiego erotycznego był taki normalny, tak jak kupuje się, nie wiem, torebkę czy perfumy, żeby to po prostu było, powiedziałabym, otarte ze wstydu, tak? Żeby po Żeby prostu można ludzie było czuli się normalnie komfortowo. po kupieniu koszulki wejść i kupić sobie też jakiś Zwróć masażer uwagę, na przykład. Że obok butików i takiego high-endowania produktów pojawiają się też produkty w drogeriach, po prostu na półce, które wrzucamy do plastikowego koszyka. I to już nie jest high-end, ale to jest jakiś rodzaj też rzeczywistości, więc ja myślę, że po prostu Swajania. się... Tak, to jest produkt jak każdy inny i będzie i w supermarkecie seksshopowym, który będzie miał półki wypchane od stóp, od ziemi do sufitu, będzie, nie wiem, w drogerii na półce za chwilę i będzie też w miejscu, w którym to będzie, nie wiem, butikowa taka atmosfera, gdzie sprzedawca z tobą usiądzie, porozmawia, dobierze, poświęci ci czas, zaprosi cię na jakieś warsztaty, tak, które przeprowadza. Więc to jest absolutnie normalne zjawisko i tylko świadczy o tym, że te produkty po prostu są częścią naszej normalności. Nie tylko takiej codziennej, ale też ekonomicznej i no, stają się normalnością. Nie chciałbym tym pytaniem wtłaczać zabawek tylko i wyłącznie w świat sexworkingu, ale
Zastanawiam się nad tym, czy takie coraz większe oswojenie społeczeństwa, przynajmniej pewnej bańki informacyjnej z tematem sexworkingu, nie wpłynęło też na oswajanie nieco uboczne z tematem zabawek erotycznych. Wydaje mi się, że to są dwa, może to idzie równorzędnie, ale nie łączyłabym tego, ponieważ sex working, temat sex workingu to jest jakby ostatnie lata, a pamiętam, no nie wiem, z 8 lat temu i to był dla mnie sygnał, że się oswajają zabawki. Oglądałam w którymś kanale telewizji, jakiś tam kabaret on leciał. I był kabaret i był jakiś sketch, w którym osoba, już nie pamiętam, chodziło o jakieś tam jakąś plebanię, jakieś nauki przedmałżeńskie, jakąś panią, która tam na plebanii sprzątała i coś było na temat tego, że za 300 zł i wypowiedź padła ze sceny. No za 300 zł to już można taki fajny silikonowy z Niemiec dostać. I cały amfiteatr zarechotał, gdzie to nie było powiedziane wprost, ale ludzie już wiedzieli, że za 300 zł silikonowy, no to jest wibrator, tak? To dla mnie wtedy, ja pamiętam, że aż po prostu ciarki mnie przeszły, mówię, to jest to. Ludzie już wiedzą, że i to jeżeli cały raz zarechotał amfiteatr, to wszyscy wiedzieli. Nikt o tym tak za bardzo nie rozmawiał, ale wszyscy wiedzieli. Ja myślę, że większy wpływ na oswajanie tematu akcesoriów miały media tak zwane kobiece i to, że portale internetowe, wszystkie, mówię, 10 lat temu, jak zaczynaliśmy, jak ja zaczynałam pracę z dorosłymi, to jak próbowałam rozmawiać z jakimkolwiek portalem typu Glamour, czy już nie pamiętam, no, któryś z tych tytułów, takich największych, Cosmopolitan. Cosmopolitan teraz ma linię swoich akcesoriów erotycznych, zagraniczny, amerykański. Ja odezwałam się do Cosmopolitan polskiego z artykułami o seksie i o akcesoriach, to usłyszałam, nie, 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 to takie, no, to takie Za mocne. za mocno może. I oni tylko zaczęli, że tak powiem, walentynkować. Jakoś tak bardziej się nabierali odwagi, a w tej chwili nie ma takiego portalu społecznościowego, czy w ogóle tak internetowego, w którym nie ma kategorii seks i relacje, seks i związki. I myślę, że oprócz działalności sprzedawców i marek, które promują pewne jednak social mediach swoją obecność, to właśnie obecność w tych mediach głównego nurtu tematu seksualności spopularyzowały. Ale na fali tego mówienia temat sex workingu uważam, że jakby też na koniec ostatnie lata normalizuje się dzięki temu. Więc ja myślę, że kolejność jest w drugą stronę. Odwrotna. Okej. Okay. Wspomniałaś tutaj o walentynkach i tak przygotowując się do tego programu, pomyślałem sobie, że chyba dla większości osób pierwszą wizytą w sex shopie jest osiemnastka znajomego. I to jest takie, Tak. idziemy grupą do sex shopu kupić jakiś śmieszny prezent. Tak, to prawda. I wtedy rzeczywiście oczekiwanie jest kompletnie nie wiedzą, co zrobić, i chcą oczywiście, jakby tradycyjnie, to chodzi o to, żeby kupić jak najbardziej, powiedziałabym, taki trzodziarski prezent, żeby po prostu się kosztem tego solenizanta dobrze pobawić. Solenizantki też. Więc ten taki osiemnastkowy slut-shaming, bo tak to chyba mogę nazwać, jest pewną normą w naszym kraju. W ogóle myślę, że wszędzie, ale jest. Natomiast to, co się zmienia też, to jest tak, że ponieważ temat jest już normalniejszy niż był kiedyś, to ludzie coraz częściej jakby dają się skusić na prezent osiemnastkowy, ale taki mniej beznadziejny, bardziej taki, żeby po Po prostu może prostu się przydatny. przydał właśnie. To raz. Dwa. Pojawiają się ludzie młodzi. To znaczy tacy w
takich kategoriach erotyczno-gadżetowych to 20 kilka lat do 30 to jest młody wiek. Zaraz, że tak powiem, w trakcie studiów, na początku, bo już no wiadomo, że 30-40 to jest w ogóle już normalne, że takie osoby chodzą do sklepów erotycznych, ale faktycznie młodsi przychodzą. Często w parze, to jest też fajne, że przychodzą razem, chcą sobie tam porozmawiać. Czasem przychodzi chłopak, że chciałby coś fajnego. Zdarzyło mi się takiego chłopaka, wytłumaczyłam mu tam różne detale związane z punktem G i masażem, to przyleciał później za 2 miesiące, wszystko się sprawdziło, co pani powiedziała. Dziewczyna jest zachwycona, to jeszcze poprosimy to, a przyjdziemy do pani, jak już będzie po pandemii. Jakby młodzi ludzie też szukają miejsca, gdzie mogą się dowiedzieć, jak mogą się kochać fajniej, milej, dać sobie więcej przyjemności. No, sklep erotyczny, zwłaszcza taki, gdzie sprzedawca służy pomocą i wie, o czym mówi, no jest skarbem. Czyli w takim razie bardzo ważną częścią prowadzenia takiego sklepu jest umiejętność stworzenia takiego safe space'u też dla osób, które przychodzą. Tak, to znaczy safe space, ja bym powiedziała, nawet te obskurne, tak? Sklepiki, ja pamiętam na początku, jak jeździliśmy ze szkoleniami w sklepach i panie, naprawdę te wszystkie osoby, które tam pracują, rozumiem, że są przypadki, że tak się zdarzy się jakiś tam kwiatek zepsuty, zgniła, jak to się mówi? Zgniłe jajo się trafi, ale ogólnie wśród osób, które sprzedają w tych sklepach, to są ludzie, którzy szanują ludzką seksualność. Wiedzą, że do nich przychodzą tak różne osoby, z tak różnymi potrzebami i tak różnymi pytaniami, że ich też niewiele rzeczy dziwi. Śmieją się, nawet te dziewczyny mi czasem opowiadały, że najbardziej śmieszne było zawsze dla nich to, że przychodzi ktoś, kto się bardzo wstydzi, zachowuje się przez to w sposób bardzo zwracający na siebie uwagę i przez to one tą osobę zapamiętują. Przez to, że właśnie bardzo się wstydzi, bardzo się chowa. Natomiast są to osoby, które rzeczywiście pracują dla ludzi, którzy przychodzą po coś. Safe space jest potrzebny. Dobrze, jak sprzedawca umie coś poradzić, umie zadać odpowiednie pytania, więc oprócz safe space i tego poczucia, że mogę tu się o coś zapytać, jest jeszcze to, że ta osoba nie jest tam po to, żeby mi sprzedać cokolwiek, tylko po prostu poświęcić mi chwilę i zadać mi odpowiednie pytania. To jest też ważne i tak też można, powiedzmy, dobry sklep wyłapać, tak? Sklep, w którym ktoś po prostu wie, o co pytać. A osobie, która chciałaby, powiedzmy, kupić swoją pierwszą zabawkę, poradziłabyś bardziej sklep internetowy czy stacjonarny? Może odrzućmy na chwilę na bok, wiem, że to jest trudne, ale całą pandemię, bo nie wiem, w jaki sposób teraz działają akurat seks shopy. I internet czy sklep stacjonarny na pierwszy raz? Powiem ci, że uważam, że to jest bardzo indywidualna sprawa, bo zakładam, że ktoś może być bardzo skrępowany, bardzo źle się czuć z pomysłem pójścia do sklepu i ten fakt, że musi pójść i konfrontować to z kimś obcym, może wszystko spalić, także ta osoba się może speszyć i nigdy nie, przepraszam, i nigdy już nie wróci do sklepu w ogóle po zabawkę. A z drugiej strony może na przykład kupić głupotę w internecie i tak samo wszystko sobie spalić. Ja myślę, że oczywiście w sklepie jest fajnie, jak można zobaczyć, dotknąć, porównać wielkość, ciężar. No, jest mnóstwo rzeczy, które powodują, że jeżeli wiemy, co chcemy, czy co by nam się podobało, lepiej to podotykać i zobaczyć. Jeżeli jesteśmy zupełnie nowi i na przykład ogólnie mniej świadomi tego, jak różne są rzeczy w seksie, może sklep będzie dobrym rozwiązaniem, internet będzie dobrym rozwiązaniem, bo też nam pewne rzeczy przefiltruje.
i no, nie wejdziemy do sklepu i nie zobaczymy półki z dildami do fistingu na przykład, które mogą nas przerazić, tylko wejdziemy na ładną stronę do sklepu, który ma ładne produkty, które ładnie opisuje, znajdziemy kilka poleceń, popytamy kogoś, kto ma, albo poczytamy informacje i możemy świetnie wybrać nawet przez internet. Więc ja jestem daleka od tego, żeby mówić, że jakaś forma na pierwszy raz jest lepsza lub gorsza. To jest bardzo indywidualna sprawa i wydaje mi się, że i zarówno sklep internetowy ma swoje zalety, i sklep stacjonarny. To, na co należy zwrócić uwagę, kupując w internecie, to musi być sprzedawca, który jest, ma dobre opinie, wiemy, mamy doświadczenie, na przykład, no nie wiem, no możemy zacząć od kupowania tam, nie wiem, prezerwatyw albo czegoś, no żeby sprawdzić tego sprzedawcę, nie? Czy lubrykantów na przykład. Na przykład lubrykantów, po prostu przetestować, czy na przykład te transakcje, czy szybko dostaje, czy odpowiadają na przykład na telefony albo na zapytania w miarę szybko, więc mamy sklep, któremu możemy zaufać, no to wtedy możemy tam kupić coś grubszego, tak? Coś, na co możemy wydać pieniądze. Opinie są istotne. Jeżeli kupujemy na Allegro, jedną z rzeczy, którą, i to nie dotyczy tylko akcesoriów, to jest, że tak powiem, historia mojej mamy, która zdarzyło się kilka takich, że kupiła po prostu nie zastanawiając się, nie patrząc na przykład na opinię sprzedawcy, a sprzedawca ma na przykład 80% dobrych opinii, no to jest bardzo nisko jakby w kategoriach Allegro i okazuje się, że nie jest super sprzedawcą, nie ma, że można mu na nim polegać i później siedzimy i co, ani gadżetu, ani pieniędzy, więc trzeba być przygotowanym na wszelkie, że tak powiem, sposoby, okoliczności, dobrze się przygotować technicznie do tego, żeby dokonać zakupu online, ale też, żeby dokonać stacjonarnego, no to też trzeba wiedzieć, do jakiego sklepu pójść, czy mogę, jeżeli w moim sklepie jest kilka, w moim mieście jest kilka sklepów, to który tak naprawdę mi będzie pasował. Bo jak powiedziałeś, no teraz jest tyle pięknych sklepów, no może na przykład ja bym chciała pójść do takiego butiku, a może w takim butiku będę się wstydzić, to może lepiej jak sobie kupię w takim bardziej tradycyjnym. Tradycyjnym w sensie seks-shopowym. No a tak, tutaj ale akurat a propos tego, co powiedziałaś, Marta Hoppe napisała nam komentarz, że przy Jana Pawła II w Warszawie jest chyba największe zagęszczenie seks-shopów na 100 metrów i to jest prawda. Tam tak, to, tak. Oczywiście znamy to, zresztą to jest znowu, i znowu wracamy do tego, co rozmawialiśmy na początku, to jest handel. Jak mamy sklep spożywczy na uliczce, to wiadomo, że za chwilę tam się otworzy druga żabka, trzeci sklepik, czwarty. To jest takie, że tak powiem, jedno ze zjawisk handlowych, że jak się temu sprzedaje, to mi się też będzie sprzedawać i najczęściej tak jest, że faktycznie wszyscy, którzy w danym miejscu się otwierają, jakoś tam dzielą tych klientów pomiędzy siebie i tam się robi, wszyscy wiedzą, że tam można trafić, bo tam na pewno są sklepy, jak nie jeden, to drugi, to trzeci, nie? Więc tak, trzeba sobie przeznaczyć trochę czasu na spacer po tamtej okolicy, przejść się po sklepach i sprawdzić, który najbardziej nam odpowiada. Oczywiście, sprawdzić, czy nam chemia pasuje ze sprzedawcą, czy nie wiem, podoba nam się, jak się czujemy, no uważam, że to jest świetny sposób. Myślę, że też warto dodać do tego, co mówiłaś, dla tych osób bardziej wstydliwych, powiedzmy, które nie chcą iść do sklepu stacjonarnego, że przy zakupach internetowych te produkty są naprawdę pakowane w taki sposób, że nie widać nic z zewnątrz. Nic, co tam się nic, w środku nic. Znajduje. Wielkie pudełko z dildami na wierzchu. Nie. Sklepy pakują, a jeszcze tak jak ja współpracuję jeszcze ze sklepem Tulipan i w nim na co dzień też jakby funkcjonuje i w tym sklepie na przykład nawet na opakowaniu nie ma nazwy strony, więc jest nazwa firmy, która w ogóle z niczym się nie kojarzy, więc jak najbardziej większość przesyłek teraz jest tak, tego typu. Tak. Dyskrecja jest zapewniona, no chyba, że nie wiem, zamawiamy i nie wiem, babcia nam otwiera te paczki, no. To może być kłopot. Kłopot albo nie, no zależy jakie babcia ma podejście. No tak, to prawda. Nigdy nic nie wiadomo z babciami akurat.
Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zrobili sobie chwilkę przerwy i po tej przerwie wrócimy do Was z takim bardziej indywidualnym podejściem, w sensie do człowieka i do par, już po tym wstępie ogólnym na temat i zabawek, i seks shopów. Reset Obywatelski. Cześć, tu Jakub Banan-Banasik. Wracamy do rozmowy o gadżetach erotycznych z Anną Moderską z Seks Dobry Wszystkim. Ja tylko przypomnę, że możecie wspomóc Reset Obywatelski, wpłacając pieniądze na zrzutce. Linki w opisie na YouTubie, w opisie audycji na Facebooku. A my wracamy do rozmowy. Chciałbym cię zapytać, jakie są najczęstsze mity czy przekłamania, z którymi zetknęłaś się pod swoimi filmikami na YouTubie, czy na swoich kontach na mediach społecznościowych? W związku z gadżetami tak. Jest całe mnóstwo mitów. Zresztą z Alkiem w jednym z filmów te mity trochę debunkowaliśmy, to znaczy mówiliśmy o tych mitach. Przede wszystkim oczywiście to jest stary mit, który działa, funkcjonuje od wielu lat, że akcesorium jest dla osoby zdesperowanej, która po prostu nie ma innego wyjścia, jak musi kupić akcesorium. Z tego mitu wynika kolejne słynne ja sobie daję radę, moja dziewczyna nie narzeka, to jest jedno. I drugie, ja mam faceta, nie muszę. Tak? Czyli jakby dla części osób to jest absolutny mit, że gadżety są przeznaczone dla samotnych, którzy nie mają partnerów i w związku z tym w desperacji sięgają po akcesoria. Badania pokazują, że tak nie jest, że 70% osób kupujących akcesoria erotyczne to są ludzie w związkach i to całkiem udanych związkach, czyli takich, gdzie seks jest raczej fajny, z tendencją do bycia jeszcze lepszym, no bo są zainteresowani dodatkowo eksplorowaniem tej seksualności, czy poszukiwaniem innych sposobów na zabawę, no bo tak to można powiedzieć. Druga rzecz też taka, że używając akcesoriów erotycznych całkowicie desensytyzujemy się na przyjemność bez akcesoriów, czyli jeśli używamy wibratora, to już nie będziemy mieć orgazmu bez tego wibratora i partner no już w życiu nijak nie zrobi tak, żeby było atrakcyjnie bez tej zabawki. To jest też oczywiście mit.
I bo ponieważ, tutaj znowu się powołam, rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że osoby, które masturbują się, które używają akcesoriów razem, też rozwijają umiejętność reagowania fizycznego zupełnie na przyjemność i wręcz częściej później przeżywają orgazmy i przyjemność w seksie, niż takie osoby, które nigdy nie bawią się solo, nie używają akcesoriów, że jakby jest ta droga trochę łatwiejsza, tak, no, ćwiczymy, rozwijamy się. Trening czy mistrza po prostu. No, oczywiście, oczywiście, że tak. Jakie jeszcze mity? Niech no sobie przypomnę. No na przykład o to dotyczy kobiet. To jest bardzo krzywdzący mit, ale też zdarza się niektórzy mężczyźni, takie ci, którzy nie chcą kupować wibratorów. No, 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 jeszcze mi się rozbestwi. To jest takie założenie, że kobieta, która będzie miała orgazm i będzie jej miło, no to będzie później nie wiadomo czego chciała i on tego nigdy nie jest w stanie spełnić, tak? I jeszcze ona, nie wiem, rzuci go, bo coś lepszego będzie znała. A kolejny mit, Alek mi to podpowiada, że kobiety chcą jak największe, jak najgrubsze wibratory i dilda. Że jak kupujemy wibrator i dildo kobiecie, no to wiadomo, że im grubszy i większy, tym będzie fajniej. To jest też mit oczywiście. Czego dowodem jest to, że akcesoria, które się sprzedają, są równomiernie rozłożone. Mamy i osoby, które lubią bardziej realistyczne, i osoby, które lubią zupełnie niestandardowe kształty i formy. Ale to podobnie jak z penisami. No, po prostu kobiety mają różne upodobania, tak samo jak faceci mają różne upodobania do różnych części ciała, więc... Tak, ale jeśli chodzi o penisy, to wydaje mi się, że tendencja jest taka, że większość mężczyzn jednak z powodów kulturowych, wychowania, gdzieś tam marzy po cichu o tym, żeby zawsze ich penis był większy, to znaczy, że on zawsze jest nie dość duży, tak? I ja myślę, że to pragnienie przekładają na te preferencje kobiet, że jeżeli... To wydaje mi się, że to jest bardzo nieuświadomione. Ja tutaj mocno, że tak powiem, insynuuję, możecie powiedzieć chłopaki, że to absolutnie nie jest prawda, ale mam takie uczucie, że większość z tego przekonania mężczyzn, że kobiety lubią duże dilda, duże wibratory, wynika z tego, że uważają, że to jest fajne, bo sami gdzieś tam po cichu wychowani zostali w przekonaniu. Tak, i zostali wychowani w przekonaniu, że większy to jest fajniejszy. Dwa, oczywiście wiąże się to z takim typowym podglądactwem, bo możemy uprawiać seks z partnerką, kochać jej, bawić i obserwować ją z dużym dildem czy wibratorem. To nie będzie dla nas konkurencja, no bo to jest sztuczny jednak, ale możemy sobie popatrzeć. No to myślę, że to taka preferencja wizualna tutaj się włącza. Fantazja, ale rzeczywiście tak jest i czasem trzeba hamować trochę, jak panowie chcą kupić prezenty, żeby im wyraźnie mówić, tylko nie kupuj takiego drągala, tak malutki wystarczy, nie? No. Tu mamy kolejny komentarz od Marty. Z moich doświadczeń mężczyźni mają większy problem z zabawkami, jakby zabawki odbierały im tę mityczną męskość. Trochę tak jest. Trochę tak jest właśnie to z tego mitu, że o na przykład też się zdarza, że mężczyźni mówią, że no to już w ogóle nie będę jej potrzebny. Przychodzi, nie wiem, mąż z żoną, czy mąż chce coś kupić i właśnie wibratory unika, bo on nie będzie jej zupełnie już potrzebny. I jeżeli sytuacja jest na tyle dowcipna i taka swobodna, że możemy swobodnie o tym rozmawiać, to zdarza mi się powiedzieć, no ale proszę pana, no przecież nie pełni pan tylko funkcji wibratora w domu. No i oczywiście, że jakby należy uświadomić, że jesteśmy w związku z mężczyzną, czy z osobą z penisem, nie dlatego, że ma tego penisa i tam nimi cuda wierci,
Tylko dlatego, że jesteśmy w związku, a te co cuda, które wierci, no to równie dobrze można robić dłońmi, językiem, w ogóle poświęcając nam czas i tak dalej. Więc penis z drugiej strony też, to nie jest tak powszechne, ale też się zdarza, że kobiety, zwłaszcza w tradycyjnym takim wychowaniu, które mają tradycyjne poglądy bardzo, też mają do akcesoriów erotycznych trudny stosunek, że to też jest jakieś sztuczne, to nie jest prawdziwe, to jest takie wyzute z człowieczeństwa i też mi się zdarza z takimi osobami rozmawiać, więc jeżeli mówimy o osobach, które kupują akcesoria, to rzeczywiście kobiety są trochę bardziej otwarte, ale myślę, że to w dwie strony może działać, i no, mężczyźni, i ktoś jest kobiety. Chyba po prostu więcej akcesoriów dla kobiet. Nie wiem, czy to jest poparte magazynami, że tak powiem, ale mam takie wrażenie. Myślę, że więcej się pokazuje akcesoriów dla kobiet. Mężczyźni rzeczywiście narzekają, że jest mało akcesoriów dla nich, ale ja myślę, że to jest kwestia otwartości, ponieważ rozmaitość akcesoriów jest tak duża i akcesoria też, bym powiedziała, to nie jest kwestia, czy akcesorium jest zrobione dla kobiety czy mężczyzny problemem, tylko czy my, jak byśmy chcieli używać to akcesorium i czy mamy pomysł na to, jak będziemy go używać. Bardzo wielu mężczyzn, zresztą kobiet też, zakłada, że mężczyznę można tylko zadowolić, stymulując jego penis. Więc jeśli zakładamy taką opcję, że to jest jedyna opcja, no to jedyna rzecz to są masturbatory w różnej formie. Notabene tych form jest setki, są różne rzeczy, które ludzie wymyślili z masturbatorami, więc to też nie jest tak, że nie ma. Ale kobiety, i tu wracamy do tych lifestyle'owych rzeczy i do tego, jak popularyzowane są. Więcej kobiet dokonuje zakupów impulsywnych, właśnie związanych z jakimś takim, no bo ładne, bo przeczytałam, że mi się to przyda, że to fajne i to pomoże nam w związku. I kobiety po prostu więcej chcą, skłonniejsze są dokonać takiego zakupu, więc marketing akcesoria, idzie w ich stronę. Marketing będzie szedł w ich stronę, oczywiście. Natomiast wcale nie, jak już wejść do sklepu erotycznego, jest mnóstwo zabawek, są akcesoria analne, są akcesoria do stymulacji całego ciała, są akcesoria BDSM-owe. Tylko kwestia rozpoznania, czy coś poza stymulacją penisa mnie kręci. I może się okazać, że wibrator, zresztą coraz więcej marek idzie też w tę stronę. Jeśli mamy wibratory, to są wibratory dla ludzi. To nie są wibratory dla mężczyzn, dla kobiet, są dla ludzi. Akcesoria erotyczne są dla ludzi. I teraz zależy, co nas kręci. No, trzeba po prostu to trochę pobadać, poeksplorować. Pojawiło mi się takie pytanie w głowie, jak mówiłaś o tych mitach, że właśnie skupiając się, inaczej, wprowadzając zabawki do swojego wspólnego życia, w związku, w parze, że moglibyśmy się w nich zatracić. Jak tego nie zrobić? Jak pozostawić tę zabawkę jako coś dodatkowego, co po prostu jest z nami, jest przy nas, ale jest gdzieś jednak obok, a nie w centrum całej zabawy? Ja może zadałabym tak przewrotnie pytanie. A jeśli się zatracimy, jeśli takiego dokonamy wyboru, to co w tym złego? Jakby okay. Decyzja o tym, co w seksie, czego chcemy w seksie, o czym marzymy, co nam sprawia przyjemność, jest bardzo indywidualna. I jeżeli para odkrywa, że akcesoria ich strasznie kręcą, że te wibratory, te dilda, że to powoduje, że oni po prostu szczyty osiągają wspólnie, razem, no to akcesorium jest po prostu genialnym spoiwem ich życia seksualnego. Co więcej, rynek cały czas oferuje coś nowego, więc ciągle można coś tam dodać. I przez tą aktywność oni są ze sobą, są zgodni w tej aktywności razem, są szczęśliwi w tej aktywności,
Plus, no to tworzy, buduje ich bycie razem, przekłada się to na inne sfery, no bo są szczęśliwi w swoim życiu seksualnym. Jeżeli jest pewna dysproporcja, to znaczy jeżeli jedna z osób w żaden sposób nie chce wejść w to, nie czuje satysfakcji, nie podoba się jej taka forma, no to tutaj należy po prostu zadać znowu pytanie o to, jakie mamy potrzeby i czy te potrzeby w tym seksie są spełnione. I mówię A to to od... już jest też kwestia, konsentu po prostu, no bo jednak. Oczywiście, ale to też jest jakby konsent, to jest, mam taką znajomą ze Stanów blogerkę, która też właśnie pisze o akcesoriach i ona napisała bardzo mądrą rzecz. Jeżeli chcesz kupić wibrator, bo czujesz, że potrzebujesz, chcesz mieć orgazm za każdym razem, jak się kochasz ze swoim partnerem, a nie masz go, a wibrator zapewni ci ten orgazm, i chcesz mieć ten wibrator, żeby móc mieć orgazm, będąc ze swoim partnerem. I twój partner się upiera, że on się na to nie zgadza, to czyja przyjemność tutaj jest ważniejsza? No bo jeżeli on wie, że ona mu mówi, nie mam orgazmów, chcę być z tobą, chcę się kochać, ale chcę, żebyśmy mieli wibrator, bo chcę mieć orgazmy, a on mówi, ja się nie zgadzam, no to co, ona ma zrezygnować i nie mieć dalej orgazmów? A on będzie zadowolony, bo nie ma wibratora. No nie. I jest no, druga strona, oczywiście może być, no tak, ale jak ona się upiera, że chce wibratora, a on się czuje wtedy źle, to jest kwestia dogadania się. W takim razie kupmy wibrator, używaj go sama, przed seksem ze mną, potem będziemy razem, tak? Można dobrać razem zabawkę. To nie musi być, mówię, wibrator w klasycznym tym rozumieniu. Akcesoriów tyle, że zawsze można coś dobrać. Nie uważam, żeby stygmatyzacja, bo to jest trochę jeszcze z czasów, jak w Seksie w Wielkim Mieście pojawił się wibrator. Jakby znamy ten film z tego, że miał być bardzo progresywny. Na tamte czasy był bardzo otwarcie, mówił o seksie. Chociaż jak się go teraz poogląda, to po prostu przebija z niego straszny, straszny patriarchat i takie myślenie jednak, że ta wolność seksualna to jest podejrzana. Tak? Samantha mimo wszystko przez cały ten film, mimo że jest najbardziej wyzwolona zdrową z całym postacią, to sprawia wrażenie i we współczesnych czasach ona byłaby tą taką osobą, która powinna być pokazywana z najbardziej pozytywnej strony. Ona jest najbardziej podejrzana. A scena, w ogóle odcinek z wibratorem, pojawia się wibrator, oczywiście był szał, bo dzięki temu odcinkowi Królik w ogóle wybuchnął jak wariat wtedy na rynku. To przez ten odcinek ludziom się wdrukowało w głowę, że wibrator uzależnia, bo tam był motyw uzależnienia się od wibratora jednej z bohaterek, tej takiej najbardziej takiej skromnej bohaterki. I ona się uzależniła i przez to my mamy przekonanie, że my się po prostu zwarunkujemy na wibrator i koniec, nie ma odwrotu, po prostu wibrator spowoduje, że już nic nie będzie nas cieszyć. To nie wibrator uzależnia, to nie akcesorium uzależnia. Jeżeli poszukujemy ukojenia w akcesoriach, a unikamy kontaktu z partnerem, należy sobie zadać pytanie, co zrobić w relacji. Co możemy zrobić w relacji, żeby ona była lepsza, żeby nie szukać ukojenia w akcesorium, bo być może tu leży problem, a nie w tym, że jest wibrator, czy go nie ma. No, czyli po prostu najważniejsze jest rozmawianie o tym otwarcie w związku. No. Tak, i jest tyle. Na to dużo sposobów, bo ludzie, już pomijam, że można po prostu obejrzeć live'a i pogadać, albo włączyć sobie, nie wiem, sklep internetowy, przejrzeć, albo wybrać się do sklepu z okazji walentynek, zrobić sobie taki zabawną wycieczkę, ale można na przykład też, nie wiem, zakupić, jest mnóstwo teraz, coraz więcej wychodzi różnego typu gier komunikacyjnych dla par.
gdzie po prostu można sobie porozmawiać o seksualności, porozmawiać o potrzebach, o tym, czego chcemy, tak? Jest mnóstwo sposobów, żeby nawiązać taką rozmowę i spróbować o tym porozmawiać w bezpiecznych okolicznościach, a jeśli czujemy, że jest to trudne, to odwiedzić na przykład na jakąś konsultację lub dwie seksuologa i spróbować razem porozmawiać z jakimś fajnym seksuologiem albo coachem seksualności o tym, jak możemy to poprawić. Albo obejrzeć Seks Dobry Wszystkim na YouTubie i sobie porozmawiać o No to odcinku. też można, zapraszam. A jak przełamać pierwszy wstyd, jeżeli chcemy się bawić sami czy same? Bo to też może Wiesz być co? coś takiego, że no w sumie masturbuję się, czy masturbowałem, czy masturbowałam się i niby to mi wystarczy, ale trochę bym spróbowała, czy spróbował, a trochę nie i Wiesz co, jak przeczytałam, bo ty wysłałeś mi te niektóre z tych pytań, jak przeczytałam to pytanie, to miałam bardzo duży zgryz, bo przyszło mi do głowy, no dobrze, jeśli odczuwam straszny wstyd w związku z tym, z myślą, że mogłabym sobie kupić akcesorium, to pytanie, czy jestem na to gotowa i po co to forsować, jeżeli ten wstyd mnie absolutnie blokuje. Więc ja nie uważam, że należałoby za wszelką cenę przełamywać to poczucie wstydu, jeśli takie czujemy. Dajmy sobie czas, zapoznajmy się z tematem, poczytajmy. Jeżeli kusi nas, to jest taka myśl, nie wiem, czy Jakub potrafi się z tym utożsamić, ale może dziewczyny potrafią, to jest ta myśl, kiedy myślisz, kurde, ściąłabym włosy, czy ja chcę ściąć włosy. Może jeszcze nie. A kurde, kusi mnie, żeby jednak te włosy ściąć. I ta myśl dojrzewa w nas, trwa, aż w pewnym momencie, dobra, ścinaj pan u fryzjera. I trochę jest tak samo, wydaje mi się, z akcesoriami i z takim, no, że gdzieś zaczyna pączkować, tak? Gdzieś przeczytamy, gdzieś się dowiemy, i tak, a może by coś tam. No, i uważam, że tak jak z decyzją o pierwszym razie, tak jak z decyzją o, nie wiem, jakiejś formie seksualnej, nic nie należy przyspieszać. Dać sobie czas, jeżeli czujemy się skrępowani, to być może się czegoś boimy, a jak się czegoś boimy, to znaczy, że czegoś nie znamy. Więc jeśli chcemy poznać, no to szukajmy, pytajmy, oglądajmy, żeby więc temat, że tak powiem, oswoić i wtedy mniej się bać. A wtedy to skrępowanie i zawstydzenie też pewnie gdzieś tam ujdzie. Co do słuchania i rozmawiania, to mam wrażenie, że ostatnio, znaczy nie wiem czy ostatnio, na pewno ostatnio wśród moich koleżanek się pojawił temat. I to właśnie nawet wśród koleżanek, które kompletnie nigdy nic nie powiedziały, czy nie brały udziału w dyskusjach na temat zabawek erotycznych. I tu wchodzi pingwinek. Nie wiem, kiedy on się pojawił na rynku, ale mam wrażenie, że zrobił furorę w tym momencie. I Tak, on zrobił myślisz, furorę. że on będzie taką zabawką rewolucyjną? Może najpierw wytłumaczmy, czym jest pingwinek. Ja już powiem, to znaczy w ogóle, żeby było jasne, bo ten typ stymulacji, który oferuje pingwinek, pingwinek jest jednym z akces w kształcie pingwinka, jest to akcesorium, Z które muszką, z tego co pamiętam, Tak, nawet. taka fioletowa muszka, marka Satisfyer. To jest marka, która produkuje akcesoria różne bardzo, ale wyprodukowała pingwinka. To nie jest tak, że Satisfyer jest pierwszą marką, który z tą technologią wyszedł. Pierwszy był Womanizer i trzeba sobie powiedzieć, że jakby Womanizer był absolutnie nowatorskim pierwszym akcesorium, z tym, że cena tego akcesorium była bardzo wysoka, jak na przeciętną kieszeń kupującej osoby. No i Satisfyer trochę zrobił niesamowitą rzecz, bo no, podkradł technologię, ona tam była patentowana w jakimś tam czasie, w jakimś miejscu, ale podkradł technologię i wyprodukował dużo tańsze wersje, jakby tańsze tego akcesorium. I jednym z nich był pingwinek. I to, co myślę, tutaj połączyło się kilka rzeczy. Cena czyni cuda. Technologia, która rzeczywiście jest bardzo skuteczna,
ale też bardzo rozpoznawalna forma, kształt, który po pierwsze jest fajny, śmieszny, No właśnie, wesoły. bo ta zabawka po prostu wygląda zabawnie, no takiego słowa trzeba użyć. Ona jest taka bardzo przyjemna dla oka, zabawna w dotyku, Jest więc bardzo tu. dużo zabawnych, mówię, coraz jest strasznie dużo firm, które robi niestandardowe kształty. Marką, która pierwsza na świecie, oprócz, bo to jest tak, króliczek, który zrobił furorę w 90-tych latach, dlatego miał formę króliczka, bo był produkowany w Japonii. Marka amerykańska produkowała w Japonii, a tam w Japonii nie można było produkować akcesoriów realistycznych, bo to było tak nielegalne jak pornografia. Ale Więc króliczki później weszły również do normalnych wibratorów. no, ale to dlatego mówię, że wyprodukowano pierwszego królika tam, ale w ogóle marką, która wprowadziła niestandardowe formy do obiegu, to była marka Fun Factory, która, ja tutaj mam o na przykład dildo w kształcie delfina, albo na przykład wibrator w kształcie robaczka. Nie wiem, czy przed kamerę, Widać, nie. widać. O. Więc kształty faktycznie takie niestandardowe powodują, że to budzi w nas uśmiech, to budzi w nas beztroskę. A seksualność jest bardzo mocno związana z tymi ośrodkami, z tą częścią naszej osobowości, która się wiąże z beztroską, zabawą, swobodą, tak? Takim pierwotnym, takim naszym wewnętrznym dzieckiem, nieokiełznanym, takim właśnie, które robi na co ma ochotę. Więc jeżeli ta sfera jest stymulowana w seksualności, to myślę, że też ta sfera powoduje, że chętniej sięgamy po takie akcesorium, no bo ono właśnie daje nam takie dobre, miłe uczucie zabawy i takiego bycia beztroskim. Ja na przykład mam tutaj akcesorium tego typu, tak samo działające, ale w kształcie kwiatu róży. I ono też, no, ponieważ pingwinek jest tak rozpoznawalny i łatwo jest powiedzieć, wiesz, ja sobie kupiłam pingwinka i mam wszystko z głowy, nie? Dziewczyny tak piszą na forum internetowym. Albo od kiedy kupiłam pingwinka, nie mam żadnych problemów z orgazmem. No i dziewczyny szukają pingwinek. Więc to po prostu idzie bardzo szybko, trochę, no, jest to znowu zjawisko charakterystyczne w ogóle dla mody, dla handlu, no, że coś po prostu zażarło i łatwo jest to zapamiętać, łatwo jest to odszukać, i chcę to mieć. Poza tym stoi sobie na półeczce. O, a propos, ten na przykład kotek to też jest wibrator. O, Więc okej. Okay. Nie spodziewałem się kompletnie. kotka, nie? Kto by się spodziewał? O proszę, mamy pingwinka. Więc akcesoria, które nie wyglądają jak. Tutaj na przykład mam taki, który wygląda jak kamień. Taki trochę bałwan też, kręgier Bałwanek, może. tak. On nawet ma nazwę taką, yuki, to jest śnieg po japońsku. Okej. Okay. Więc rzeczywiście. Takie akcesoria po prostu powodują, że nie odczuwa się wstydu z posiadania tego akcesorium. Czyli zupełnie wygasza się to uczucie, które w nas seksualność, kultura nauczyła nas, że seks jest wstydliwy, powinniśmy się go wstydzić. Wszystko, co jest związane z seksem, jest godne potępienia, bo to jest wstyd. Więc jeżeli mamy akcesorium, które absolutnie nie budzi uczucia skrępowania czy wstydu, no to otwiera się tylko miła, że tak powiem, furtka do miłych rzeczy. Aż się I słowa ministra Glińskiego przypominają. Tam coś tak? było o tym, że piękno polskiej kultury polega na tym, że seksualność jest tabu. No, przykro mi bardzo dla pana ministra. No niestety. Tabu niestety powoduje, że seksualność, powiedziałabym, patologizuje się.
To znaczy, im bardziej jest ona duszona i tłamszona, tym bardziej pokręcone formy przyjmuje i nie powinno to mieć miejsca. To powinniśmy po prostu tę ekspresję wyrażać oczywiście w poszanowaniu innych osób, ale jednak mieć poczucie wolności w tej ekspresji seksualnej, zwłaszcza we własnej sypialni, z partnerem, z którym ten seks uprawiamy, albo partnerką. Ja bym jeszcze chętnie rozmawiał długie godziny na ten temat, ale musimy niestety kończyć, więc myślę, że tak podsumowując, możemy powiedzieć, nic na siłę, ale rozmawiajmy otwarcie. Tak. I jeszcze dodam, bo zauważyłam na czacie, ktoś napisał, że wibrator w łóżku to już jest trójkąt. I ja chcę powiedzieć, i bardzo dobrze, to jest najbezpieczniejszy trójkąt, jaki można sobie wymyśleć. Jeśli ma być trójkąt czy czworokąt z akcesoriami i ma on spowodować, że będziemy ze sobą bliżej, to powinniśmy się z tego cieszyć. Zacytuję tutaj a propos różnych cytatów jednego księdza, który odwiedził kiedyś stoisko na konferencji seksuologicznej, zapytał o akcesoria, tam były właśnie wibratory i że to są akcesoria erotyczne dla par, dla osób. On mówi tak, popatrzył, mówi tak, bardzo ładne. Jak to ma powodować, że ludzie będą się bardziej ze sobą kochać, to ja jestem za. Więc świetne podejście. Traktujmy akcesoria jako sprzymierzeńców. I to jest chyba najlepszy akcent na koniec. Dziękuję Ci bardzo, Anno. Polecamy razem Seks Dobry Wszystkim. Dziękuję. A Jakub Banan-Banasik, dziękuję bardzo za dzisiejszy program i Wam, i za wszystkie komentarze, i za udział w tej dyskusji. Widzę, że tam nawet pomiędzy Wami się żywa dyskusja wytworzyła. A za chwilę na kanale Reset Obywatelski Dominik Kwiatkowski w programie Każdy jest ważny, a jego gościną będzie Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańskiej. My dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia. Pa, pa. Reset Obywatelski.